Siemanko widzowie, witam was tą piękną sobotę. Dzisiaj mam dla was piękne paczki, w których mam nadzieję trafić piękne karty, piękne inwestycje, które dają już pięknie zarobić i piękny skład sobie zrobiłem, więc no chyba możemy już lecieć z tematem, nie? Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli Blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki. Na sam start może przejedziemy szybko przez listę, bo tu nie ma za dużo do omawiania, więc na szybko. Sprzedają się karty po zawyżonej cenie, na sam start bowiem, i róbcie to. Jak macie jakieś karty, które zainwestowaliście, których nie chcecie jeszcze sprzedawać, a wam siedzą na liście, to wystawiajcie po zawyżonej cenie. Ten Sisoko stoi 75 koła, ja go mam sztuk chyba jeszcze 5, albo 4, albo 6, nawet nie wiem. I wystawiam sobie w takich okolicach i jeden mi się sprzedał, tak samo jeden Ruben Diaz. Sprzedał mi się za 143 koła, jest za jakieś 123, więc no warto wystawiać po zawyżonej, naprawdę warto. Sony, De Jongi i tak dalej, to pokazywałem wam wczoraj, że kupiłem na flip i sprzedałem. Zostały mi wiadomo RTTK, wiadomo, został mi Leao, tam chyba jeszcze jakiś Tomori mi wisi. Ale jeżeli chodzi o zakupy, to zrobiłem zakupy, jeżeli chodzi o foder i wziąłem 8-7 i parę 8-6. Trochę żałuję, że nie wpakowałem w to więcej kasy, ale no nie miałbym miejsca już na liście, a na licytacjach praktycznie nic się nie dało wygrać, bo strasznie to szybko zaczęło odbijać i no dałem już te 16 tysięcy, ale już się nie dało wygrać po paru minutach za 16 tysięcy, więc... Więc to mówi się trudno, trochę tego foderu mam i no liczę, że zarobię, nie? Liczę, że zarobię, bo już nawet zarobiłem, bym powiedział, po 2000, 2500 na karcie, zależy po ile dana karta była kupiona, ale liczę na więcej, bo ikona SBC już niedługo. Wziąłem też Berardich tak ryzykownie na flip. Jak na razie stoją mniej więcej tyle samo, może tam 54 tysiące, więc za podatek się zwróci. Jeszcze mi się jeden Berardi w klubie schował, bo nie miałem miejsca na liście, bo chciałem te sprzedane karty sobie zostawić, żeby móc wam to pokazać. I to w sumie tyle z ruchów handlowych. Jak chcesz więcej ruchów handlowych, to zapraszam na grupę handlową. Możesz dołączyć poprzez Patronite, link masz w opisie. Myślę, że warto, bo sos się praktycznie robi sam, więc to polecam serdecznie. Ale na sam start pokażę wam mój składzik, który sobie zrobiłem, którym wykręciłem na głównym koncie 10 do 4, więc no chyba niezły bilans, na 14 winów szansa jest. Na drugim koncie został mi jeden mecz do zagrania, więc dzisiaj skończymy Food Champions na pobocznym i zagramy sobie meczyk, bo trzeba dokończyć i otworzymy nagrody, ale pokażę wam tylko skład, który zrobiłem, bo wygląda on w ten sposób. Wilsonowi jeszcze dam kontrakty, mu się skończyły, ale jest Ederson, pokażę za ile kupiłem te karty, bo może to niektórych ciekawić. Troszeczkę snajpiłem, ale no możliwe, że niektóre da się dostać jeszcze tak, z tym, że no ja już bardzo chciałem sobie pograć, bo no był piątek wieczór i no wypadałoby szybciej skończyć ligę weekendową, bo wieczorem mnie nie będzie dzisiaj w sobotę. Ale Haaland jeszcze 225 tysięcy i Rodrygo 45,5 tysiąca. Tego Rodrygo będę sprzedawał i zrobię sobie tego Rodrygo z SBC, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy tej karty. Podobno jest mocarna, chcę to sprawdzić sam, tylko żeby zrobić tego Rodrygo czekam na nagrody za Food Champions, bo może jakiś niewymienny foder, może coś, to będzie mniej szkoda wydawać hajsu. Bo na pewno nie mam tyle foderu, żeby go całego zrobić za darmo, ale jakbym miał jakieś 100 tysięcy wydać, 110, może 120, to nie byłoby źle, nie? To wtedy by było naprawdę bardzo spoko, a tu dostajemy... Ale przed meczem jeszcze paczki na głównym koncie mam, niektóre lepsze, niektóre gorsze, więc... Więc to kurde, jakiegoś Trailblazera jednego, jakiś Sonic niech wjedzie, albo cokolwiek ładnego i będzie miło. Na sam start jakiś placów wjeżdża. Albo wiem co, niech z tych paczek wyskoczy jakiś wysoko oceniony foder. Już myślałem, że może Hakimi i musiałbym go jakoś próbować do składu mieścić, ale wysoko oceniony foder jakby wyskoczył, to by było zacnie, bo mniej do kupowania będzie u Rodrygo. Niemiec LP to nie jest foder wysoko oceniony, oj nie. Jeden piłkarz 84+, no jakby było 86, byłbym bardzo zadowolony, nie ma. Ale w tej paczce może być jeszcze foder, nie? Przynajmniej foder, bo może coś ładnego do grania, ale... O, Kaszanoglu, 84, no. Ładne paczki miały być. A nie, 85 ma ten Kaszanoglu i Martinez jeszcze 85, no. No dobra, to tragedii nie ma, ale do grania nie ma nic. Ty no, powiem wam, że coś nieco się tu znalazło i to nie mało jest tych paczek i nie są to paczki tragiczne, więc jeszcze przed meczem możemy sobie kliknąć. Mamy taką premium, mamy też za stówę i takie różniste, a podgląd mam sprawdzony, to podglądu nie będzie. Na tym koncie to ja bym chętnie przygardał cokolwiek w miarę grywalnego, nie? To srebrne to pominę, bo w tym składzie gram kartami za 750, za 800 końców, na przykład Balde na prawej obronie, czy Hermoso na środku, więc
więc cokolwiek ładnego tu wypadnie, będę zadowolony. O, już ciśnienie się podniosło. Szkocja, elo, SP, no nie. Maroko, PO, bramkarz. No to foder. Japonia, łobabem. Tego się nie spodziewałem kompletnie. Przedostatnia paczucha przed meczem. Znowu Francuz. Esio, no, no, no. Renard to jest pewnie. No to ona. Foder. Jakbym na mainie dostał ten foder, to bym się cieszył, ale tutaj to nawet nie wiem, na co ja to mogę... Na Herosa mogę oddać, ale Heros się skończył przecież. No to paka za stówę, coś ładnego. Prosimy. Argentyna. Napastnik, Lautaro. Okej, a podwójny może jakiś wjechałby? No może niekoniecznie, ale w środku też coś może być, pamiętajmy o tym. Mogło być, jak coś mogło. No to co, mistrzostwa FUT, jeden z dwóch trzeba wygrać, żeby były paczki za 11 winów, więc robimy to. Może gościu odda, to będzie już z górki, nie, ale... Ale wątpię, nikt mi w ogóle FUT Champions meczu nie oddał jeszcze, nikt. A ja już kilka meczów zdążyłem oddać, jak skończyłem swoje, więc... No kurde, tak... No, trochę przykro, nie, ale... Jak ja mam wygrywać sobie... Chciałem powiedzieć, jak ja mam wygrywać sobie strzelając gole Lewandowskim, to spoko! A Dejemim też by było spoko strzelić, Fernerem się w końcu udało, dobra. 1-0. Dzięki za piłę, dajemy do Robercika. Jak on mi zabrał tu? Jak to jest możliwe, ale dobra, no. Trzeba coś z tego się pokręcić. Dobra, nieważne, zabrakło mi słowa. 2-0. Ważne, że jest bramka. Nieważne, że się pomyliłem, ważne, że wygrywamy 2-0. No. No. I 3. Ale ryczkuj tu jeszcze nie ma. W ogóle ludzie strasznie często wychodzą przy 3-0. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja wygrywam 3-0, ładuję trzecią bramkę. Nieważne, czy to jest 15 minuta, czy 20, czy 60. Przy 3-0 ludzie już po prostu wychodzą. Nie wiem dlaczego akurat przy tym wyniku, jak... No, ja nieraz odrabiałem na tej taktyce, którą pokazywałem nieraz, czyli nieustanny pressing, wiadomo, szybkie konstruowanie akcji, bezpośrednie podania, głębokość stuwa, zagęszczenie szesnastki na maksa i wiesz, i wtedy no, zawodnicy sami ci biegają, jesteś nawet w 70 minucie w stanie trzy bramki odrobić, ale no w sumie możecie dać znać, bo może jest tutaj na tym kanale ktoś z was, kto też wychodzi przy 3-0, więc możecie napisać w komentarzu, dlaczego ja nie wychodzę na przykład. Dobra, wciepka na Robercika, tak, ale ładnie, Robercik! No panie Robercie, takie bramki to prosimy w reprezentacji kiedyś w końcu, ale będzie rage quit, czy nie będzie? Nie mam pojęcia. Co to jest za gol? Ja wiem, że sam takie czasem strzelam, ale no ja tylko będę to przypominał, to jest gra za 350 zł. No jak on tego nie przejął? No jak to jest możliwe? Ja jeszcze ten mecz przegram, bo to po prostu go przegram. No, do lewego, lewy. No, no to co? No to 6, nie? No nie widzę innej opcji, no bez przesady, takiego czegoś nie mogłem zepsuć. Ty, ale łatwo, ale łatwo. Wow, to jest gol. Wyszedłem już obrońcami, nie? Bo 7-3, znaczy 7-2 był on to. To agresywnie już bardzo grałem i... No i się zemściło. No i koniec, widzowie, wygranko. 11 winów na pobocznym koncie. Ogólnie to uważam, że dobry wynik jak na drugie konto, jak na taki skład i... No i co, meczek trzeba oddać i na paczki idziemy, nie? No i mamy ranga 5, 3 pikensy, 3 paczki i zaczynamy zabawę. Pierwszy, a z pominięciem, dawaj, znowu ten Modric. W poprzednim FUT Champions tego Modricia 3 razy trafiłem. Thibaut Courtois, 90 oceny. O, no i to jest dobry traf, a ostatni pikens... Ostatni słaby. Ale spokojnie, jeszcze są paczki i to wymienne, więc szansa oczywiście jest. Pierwsza pa... No tak, here we go again. To może takich dwóch piłkarzy, 8-5 plus, coś tego? Francja, bramkarz, Monion, ale podwójny, daj proszę, daj podwójny. Ała, nie ma, ale... Ale może coś grywalne? No na co to mi? Ostatnia paczka, paczka Ultimate, Franc... No nie gadaj. Ale może podwójny tym razem? No nie, dwa razy Monią, ale coś... Nie,
Nic. Gavi, no przecież Gavi to jest nic nie warty, no. Może jakiś duplikat, no może nie. A na dzisiaj widzowie to na tyle, no, no co ja powiem. Chciałem, starałem się, ale nic nie trafiłem. Ale jutro mam nadzieję, że będzie lepiej i mam nadzieję, że jutro nagrody za 14 winów z głównego konta wiadą, więc... Więc zasubskrybujcie, zostawcie opensję do góry i wpadajcie jutro o 16 i jak coś od poniedziałku... Filmy będą o 17, bo tak będzie wygodniej po prostu, nie? Więc no, od 17 będą.